Niezbędne dary nie są kumulowane w jednej osobie. Prawda ta podkreślona jest szczególnie w liście do Rzymian 12 rozdziału od 5 do 8 wersetu. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Różnorodne dary są udzielane poszczególnym osobom i wszystkie są niezbędne ku zbudowaniu świętych i wspólnemu niesieniu świadectwa Kościoła. Każdy ma wykonywać dzieło, do którego został uzdolniony. Taka jest Boża recepta na sprawowanie służby w Kościele. Tak więc Piotr pisze: usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Kiedy Koryntianie zaczęli tworzyć partię wokół sług pańskich, wyróżniając obdarowanych spośród braci i czyniąc ich swoimi faworytami, Paweł napisał do nich: wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 21-22. Czyniąc tak, ograniczali się tylko do jednego daru, pozbawiając się błogosławieństwa wynikającego z faktu, że Pan podarował im wszystkich obdarowanych braci wraz z powierzonymi im darami ku ich zbudowaniu i duchowemu pożytkowi. Tak więc powinniśmy dążyć do służby, w której uczestniczą i ujawniają się wszystkie różnorodne dary, których udzielił nam Pan, a nie zgodnie z naszymi upodobaniami obierać jednego na naszego usługującego, wykluczając tym samym innych. Pismo mówi o sługach Kościoła, ale jako o jednych z wielu danych od Pana dla dobra całego Kościoła. Nigdy natomiast nie mówi o usługującym lokalnego zboru. Różnica jest oczywista. Lokalny Kościół ma z wdzięcznością przyjmować sługi Chrystusa, które go odwiedzają.